Przed obchodzonym Triduum Paschalnym w sali Ostrowieckiego Browaru Kultury odbył się niezwykły koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu nauczycielskiego chóru Coro Cantorum pod dyrekcją Ewy Goworowskiej oraz chóru Con Anima z Waśniowa pod dyrekcją Moniki Gryski. Koncert odbył się w ramach powiatowego programu profilaktyki Akademia Pełna Zdrowia, a licznie przybyłych mieszkańców powitali Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu, oraz Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych. W ramach Akademii Pełnej Zdrowia, którą realizuje powiat ostrowiecki, zaprosiliśmy mieszkańców na innego rodzaju formę rekreacji. Dziś koncert pasyjny i występują dwa chóry, chór z Ostrowca i chór z Waśniowa. Mamy nadzieję, że taka forma rekreacji przypadnie naszym mieszkańcom do gustu. Tym bardziej, że jest to okres przedświąteczny, okres Wielkiej Nocy. W związku z tym taki koncert świetnie wpisuje się właśnie w tego rodzaju tematykę. Bardzo się cieszę, że doszło do realizacji przedsięwzięcia w ramach Akademii Pełnej Zdrowia w Miejskim Centrum Kultury. Dziś występują chóry, jeden z Waśniowa, drugi z Ostrowca Świętokrzyskiego, które będą wprowadzać mieszkańców naszego miasta w taki relaksacyjny charakter, by odprężyć się trochę w tej pogoni przedświątecznej, by móc na chwilę siąść, zastanowić się, zadumać i posłuchać świetnej muzyki w świetnym wykonaniu. Wspaniały koncert pozostawił w publiczności wiele niezapomnianych wzruszeń i refleksji przed zbliżającymi się świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Sunt paradiso, sunt.
Miłością swą obdarz mnie, obdarz mnie. Ojcze nasz dobrotliwy, radże dane.
Na